Hej, cześć, witajcie moi kani, z tej strony Radek, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagramy w Default Age. Tak, Default Age dopiero się zacznie niebawem. Zagramy w Stainless Steel Total War, odcinek 37 na waszych ekranach. No i zapraszam was na rozbicie tej armijki norweskiej. Mają tam generała i to tak naprawdę jest mój główny cel. Gościu nie wydaje się być zbyt ogarnięty, no ale generał. Więc warto go zabić. Mam dwa podstawowe, dość łatwe do zniszczenia jednostki milicji. Dobrą kawalerię, którą trzeba się zająć, i drugą kawalerię, która nie za bardzo mnie martwi. Tak więc powinno być bardzo prosto. Rozpoczynamy bitwę. Następnie oczywiście postaramy się odbić naszą osadę, jaką jest Nowogród. No naszą, no większość kampanii tak naprawdę należy do nas, więc cóż, nasza. No i później tak naprawdę dopiero zobaczycie, mam pewien plan w głowie, który wy też mi podsunęliście, natomiast zobaczymy, czy uda mi się go przeprowadzić. Ze względu na oczywiście pewne ograniczenia funduszy, ale jeśli się uda, no to będzie w głównej mierze wasza zasługa. Ok. Tutaj tyle. No, tutaj część jednostek są mocno pobijanych w tej armii, ale cóż bywa. A co ja mam tutaj tyle aż? Może bez was? Bardzo dużo kawalerii. No mniejsza. No ale niech w takim ustawieniu to będzie. Chyba że jeden oddział jeszcze bym sobie chętnie gdzieś tutaj... Może nie was? Jakiś pełen, o. I startujemy bitwę. Oczywiście klasycznie... Te jednostki do przodu dobrze będzie. Ależ są ustawieni zawsze. Nie rozumiem, jak to się dzieje naprawdę. Zawsze potrafią wyczuć, w którym miejscu ja będę miał akurat te jednostki, które chciałbym, aby zrobiły dużą krzywdę przeciwnikowi. Dobra, generał ci... I chyba ci i tak. Niech pojadą bardziej w tą stronę. Oni są dość mocno pobijani, nie będę ich na razie wykorzystywał, ponieważ mi zależy bardzo... Na impecie tych jednostek, niech bardzo szybko się tam pojawią. Co się dzieje w tym miejscu, halo? Wy zaatakowaliście piechotę najprawdopodobniej, a to nie o to chodziło. Proszę atak na te jednostki. I teraz tak, kawaleria kupiecka od razu na nich. A tych sobie szybciutko wyślemy tam. I biegiem. Co do tych, to oczywiście tak, to jest kawaleria kupiecka, nie do końca o to mi chodziło, nie, tym się zająć. A cała reszta może tutaj na nich. Z tą rzeczą, że ty, generale, zaatakujesz z drugiej strony troszkę. Szarża wyszła? No, taka. Powiedzmy, na pewno on więcej stracił niż ja. Tam sobie dam złą radę bez najmniejszych problemów. Zaatakowali w ogóle... Czekajcie, pauzuję sobie. Zaatakowali w ogóle moje jednostki włóczników, co jest no, beznadziejnie głupim pomysłem. A ja tutaj... Aha, bo tu już moi przeciwnicy zostali rozbici. I co mi zostało tak naprawdę? No, możecie zaatakować tych kuszników, bo wydaje mi się, że to oni będą głównym teraz naszym problemem. Was wysłałem, żebyście zaatakowali tych. Faktycznie to jest nawet dobry pomysł. A wami zaatakuję tych. Najprawdopodobniej nie będę miał większego... Oj, sorry. Mogliście mnie teraz gorzej słyszeć, ponieważ poprawiłem się troszkę na siedzeniu. Wiem, dziwnie to brzmi, ale mniejsza. O, super, dobra, wy się zajmijcie tymi, nie będę miał nic przeciwko. Od razu tamtych sobie odpuszczam. Wy z kolei jedziecie na plecy. I chcę zobaczyć, co tutaj się dzieje. A to w miarę łatwo. Są wybijani. Dobra, wykorzystajmy przewagę naszej piechoty i po prostu ich rzućmy do przodu. Nawet bardziej w tym ustawieniu. Co to zostało? Ci feudale dostają bardzo mocno po tyłku. Tych rzucamy od razu do przodu. Tych sobie na razie wycofamy. A ten... Oje, co to jest? Aha, bo ja tutaj mam jeszcze tych. Nie, absolutnie. Bez takich mi. Tą milicją możecie się zająć. Tą milicją bardziej niż... Dobra, mniejsza. Wy na tych, wyruszacie na tych, wy tu. No, w tym miejscu myślę, że nie będzie jakiegoś wielkiego problemu, żeby zająć się tymi przeciwnikami. Tam jest wszystko ok, więc zajeżdżamy z drugiej strony. Czy tu coś jeszcze zostało? Nie, nic. No to świetnie. Tutaj rozbici, wy zaatakujcie tych, wy zaatakujcie tych. Ta nasza kawaleria, tam są rozbici. Generalnie genialnie, ale tego generała poproszę. I teraz tak, wy atakujecie tych, ale to chyba już wiecie od dawna. O Jezu, a co tu się dzieje? Kurczę, generała mi prawie zabili, no nie zauważyłem, że takie rzeczy się tutaj dzieją. Jak się dużo rzeczy dzieje jednak na mapie, to czasami ciężko jest wszystko ogarnąć. A tego generała zabijecie ostatecznie, czy jednak sobie dacie z nim spokój, bo nie mam pojęcia, co się w tej chwili dzieje. Jeden już tylko został. No... nie, dwóch. Ale mimo wszystko uważam, że powinniście wystrzelić w jego kierunku i byłoby naprawdę sympatycznie, gdybyście to zrobili. Ja sobie jeszcze zapauzuję grę, tylko muszę się... To jest śmieszna sytuacja, bo popfilter mi przeszkadza w obserwowaniu klawiatury, po prostu ja jej nie widzę tutaj. Czasami muszę gdzieś tam skręcać moją głową i pewnie ten dźwięk jest troszeczkę... troszeczkę gdzieś ucieka na jakości. No mniejsza. Tutaj była... Tych sobie dobijemy zupełnie innym... Oj, nie to chciałem. Systemie. No tych trzeba dobić. Życie. To jeden na milicja. Zajmiecie się w takim razie tymi. I co tu mi zostało? Bo naprawdę chciałem powiedzieć. Jezu. Ach, ten język. Mam jakieś straty mimo wszystko i to mnie niepokoi. Znaczy się, okej, jeszcze tych kupców to tam troszkę mniejsza o nich. Bardziej mnie martwią straty, które tutaj spowodowane zostały mojej kawalerii. Jednak na kawalerii bardzo mi zależy i to jest moja główna siła napędowa w tej kampanii. W ogóle tych dwóch gości cały czas walczy. No teraz i ostatni jeden został. No nie masz szans z kawalerią. Ale kurde, jeszcze mi zabił jednego. No, nie mogę im walczności odmówić. Coś jeszcze? Dobra, tych sobie już nie będziemy narażać. Myślałem po prostu naszą piechotę. Ze wszystkich stron są atakowani. No i powinni być teraz szybko w miarę wybijani. A to są w ogóle te jednostki. Wow, że one się akurat tak długo utrzymały. A gdzie jest jego generał? Ja bym chciał go namierzyć. A tu jest cwaniaczek. Wystrzelacie w ogóle do niego, czy... O, to mam nadzieję, że teraz zginie. No tak, tylko najpierw trzeba trafić, co? Zaraz ucieknie z zasięgu, rzecz jasna. Ucieka. O, nie. Znaczy mam nadzieję, że będzie uciekał jeszcze w tą stronę, aby go po prostu zastrzelili. Natomiast obawiam się, że moja kawaleria w sumie zaraz zostanie... O, właśnie, odchodziła. I wy się wycofujcie, żebyście od własnych nie otrzymali obrażeń. Nasz generał z kolei... No, generał na szczęście jest... Oj, gdzie są przeciwnicy? Lol. A tu jest jakiś jeden. No, mniejsza o niego. Okej, 223 straconych. To jest do przeżycia. Umówmy się. To mogło być gorzej zdecydowanie. Więc cieszę się na razie z takiego wyniku. Tym bardziej, że no Norwegowie to nie należą do najsłabszych frakcji. I teraz tak. Połączymy sobie te armie, ponieważ no nie za bardzo zależy mi na tym, żeby... No, po prostu coś sobie przetrenuję, coś tam zaraz przyjdzie. To nie będzie najmniejszy problem, mianowicie właśnie ci chociażby. Ale na chwilę obecną w ogóle nawet nie potrzebuję. Bo tu nie ma armii, prawda? Jakiejś ważnej. Nie, nie ma nic. Świetnie. Dobra, to tych poślemy sobie tu i możemy od razu rozegrać bitwę, niszcząc, albo mordując raczej, naprawdę sporą liczbę jego generałów. I to jest szczerze mówiąc bardzo... wow. A ty miałeś gdzieś ukrytą armię, cwaniaczku. A nie, dostał od razu z miasta. Okej, oczywiście, że rozgrywamy tą bitwę. Odcinek numer 38, zapisujemy. Znaczy no 37, no ale pamiętacie, jak to u mnie wszystko na chwilę obecną wygląda. Okej, więc jakie jest nasze zadanie? Ogólnie ładna pogoda i w ogóle... A więc tak. Was tutaj ustawiam. Was ustawię tu. Ponieważ... Nawet w ogóle wszystkich tutaj sobie resztę ustawię. Kawalerię gdzieś tu, generała gdzieś tu, ponieważ generała nawet ruszać nie będę. I oczywiście, kogo ruszamy? Rzecz jasna tych panów, ponieważ to oni będą mieli główne... Naszym głównym zadaniem wszystkich naszych armii jest właśnie to prowadzenie do zniszczenia, do zamordowania jak największej ilości generałów przeciwnika, ponieważ to oni są największym utrapieniem. Dają zbyt duże bonusy przeciwnikom, a teraz możemy zabić ich aż 3, czy tam 4 nawet ogólnie, bo jeszcze tamten, który prowadzi armię, to też przecież generał. No i oczywiście te jednostki spisują się ku temu po prostu doskonale. Zobaczcie, no ostrzał jest przeogromny. Ale muszę mieć aż 4 tego typu jednostki, żeby ten ostrzał faktycznie... Dobra, i do przodu. Ja wiem, trochę potracę tych, ale no... Cóż, siła wyższa. Lub raczej wyższa... Wyższy cel, rozumiecie? Ta kawaleria nie jest mi aż tak bardzo potrzebna. Was natomiast ustawię sobie w tym miejscu. No, na razie nie trzeba ich tracić po prostu. Ci mają ich przytrzymywać i to się sprawdza świetnie. Zanim dojdą posiłki. W ogóle te posiłki to jest jeden generał. Jeden oddział generalski. To jest nic. Dosłownie. Zabicie go. Znaczy tak. Wy możecie zostać, strzelać do tamtego. Kurde, generał im uciekł. No, najgorszy dziad. Zastrzeliśmy go. Nie wyobrażam sobie, że 2 generałów ucieknie z tej bitwy. No nie, to są żarty. Ale już ich nie dogonimy, bo to konnica. Oj, nieładnie. Dobra, i skąd jeszcze przychodzi wsparcie? Stamtąd. No dobrze, to w takim razie biorę sobie całą moją piechotę. I zwyczajnie się transportuje ją w te miejsce. Tamtych już trzeba rozbić całkowicie. Nawet nie ma co dyskutować z tym. Kawalerię zresztą też. I tym razem kawaleria zostanie użyta. Nie wiem, czy byłbym w stanie w ogóle dorwać, gdybym nawet kawalerię wysłał za nimi. Dorwać tych generałów, którzy uciekają. Zazwyczaj jest to niemożliwe. W nowszych Total Warach co prawda jest zastosowane coś takiego jak zmęczenie, że przeciwnicy, ci którzy uciekają, mają zmęczenie na naprawdę wysokim poziomie. Mi brakuje jeszcze coś takiego, czegoś takiego jak taktyczny odwrót, czyli duże straty, natomiast mimo wszystko, że na przykład armie faktycznie się wycofują i to widać, tak? Czas pola bitwy, że nawet jeżeli dochodzi do walki, bo ja rozumiem, że taktyczny odwrót pokroju... O Jezu, co wy robicie? Na litość boską. Wy nie potraficie uciekać, halo! Wow! No jestem pod ogromnym wrażeniem po prostu tego, co tutaj widziałem. Przed chwilą w ogóle uciekali w 2 różne strony. Przez przeciwników jeszcze zamiast do tyłu. Co dla mnie to w ogóle totalna głupota, no ale mniejsza. Zastrzelcie tego generała, naprawdę. No ja jestem w stanie was poświęcić, ale żebyście jednak się nim zajęli. Tak dokładnie. No ale mniejsza, niech sobie sami radzą. To jest już ich problem. Ja w tej chwili jestem na naprawdę dobrej pozycji finansowej, więc jestem w stanie sobie pozwolić na rekrutację kolejnych jednostek. Gorzej, że tych jednostek zazwyczaj nie ma zbyt dużo. Znaczy możliwości, pamiętajcie, rekrutacji są często bardzo mocno ograniczone i... To jest dość uciążliwe. Czemu wy nie podjedziecie, nie zaczniecie strzelać do gościa? Zostało ich 3. No zaraz będzie 1. I został tylko generał. Naprawdę, zastrzelcie gościa, bo... Na litość boską. 1 wystrzał powinien wam starczyć. A generał ten wygląda naprawdę zacnie. Może to jakiś król? Nie, generał to generał. Cóż, szkoda. No mniejsza o to. Jedziecie w takim razie tu, zmęczeni będziecie czy nie, ale to już mnie tam nie interesuje zbytnio. Szkoda tylko, że jeden generał zginął. Ale tamtych dwóch może uda nam się... O kurczę, łuczników mają. Tamtych dwóch może uda nam się dogonić troszeczkę inny sposób. Poza bitwą już, na mapie kampanii. No i okej, do przodu, biegiem. Was już tutaj dajemy. I teraz tak, prosta sprawa. Raz, dwa, trzy. Tu wejdziemy ich z otoczenia. Tutaj zaatakujemy tych. Te dwie jednostki też do przodu. Wy zaatakujecie tych. Wy zjedziecie tu, wy zjedziecie tu. O! Bo jeszcze tych faktycznie miałem. A kto był tym generałem? Tak z ciekawości. O, i ci powinni automatycznie zaraz się poddać po tej szarży, bo wyszło naprawdę całkiem. Kogo jeszcze dobijamy? Tamtych na pewno. Tych bierzemy. No, was w sumie mogą oszczędzić. Po prostu was wycofam, nie potrzebuję was. Wystarczająco dużo mam jednostek, które po prostu wezmą się teraz za dobijanie przeciwnika. Coś to jeszcze przeżyło? Nie, tych. Tych akurat wszystkich muszę wybić, bo będziemy mieli po prostu możliwość zajęcia miasta, tak? Co jest dla nas no, jak najbardziej opłacalne, bo nikt nie będzie tego miasta już mógł bronić. Chyba, że ci generałowie, ale czy ci generałowie mogą tak po prostu? Nie, bo to nie jest ich tura, oni nie wejdą do miasta. Tak więc Nowogród został w tej chwili właśnie odbity. Stratami nawet niewielkimi, no to 10%, okej, ale ja sobie to wszystko przetrenuję, stworzę z tego dużą armię i z tej dużej armii, wierzcie mi, że wystosuję moje najlepsze jednostki, które ruszą na starcie z... No na ten norweski cypelek, który tam jest nad moimi ziemiami, który ja bardzo chcę przejąć. Doczesna egzekucja. Czy ten generał ucieknie? Nie, wow, zabiliśmy ich. Niemożliwe, aż się napije wody. No i świetnie. Wszyscy przeciwnicy zostali bardzo w brutalny sposób pokonani. Czy ja coś muszę tutaj naprawić? Nic nie muszę tutaj naprawić. No ta korupcja jest na okropnym poziomie, natomiast i tak dostajemy z tego miejsca ładne przychody. Okej, co do armii, to oczywiście sobie ją połączymy. No i ty nie masz już czego tutaj szukać. Okej, no ale... O kurczę, dzień dobry. Aha, Duńczycy sobie postanowili wysiąść tym razem w tym miejscu i natrafili na armię rebeliantów. I to jest już mniej fajna informacja dla nas, bo być może postanowią zostać tutaj na dłużej. Czego rzecz jasna wolałbym uniknąć. Natomiast jeżeli to się stanie, no to... Cóż, nic na to nie poradzę. Została nam do rozegrania tutaj bitwa, ponieważ widać, że Francuzi ewidentnie próbują się na nas troszeczkę zamachnąć? No nie wiem. Dokonać zamachu na nasze ziemię pragną. To na pewno. Tutaj przesyłam jednostki, w tym miejscu rzecz jasna do przetrenowania, ale tego jeszcze w tej chwili zrobić nie mogą. Tutaj udało nam się przeżyć, a ta armia idzie tu, zamieni tych. Będziemy musieli jakoś powstrzymać tego typu armię i te armię. Znaczy te armię konkretnie. Coś jeszcze? Nie. Natomiast mam jeden taki dość agresywny plan, o którym wam mówiłem. No to, ponieważ będzie on polegał na tym, żeby zająć sobie Kalmar na przykład. Zrobić bazę wypadową. Wiecie, to ich mocno uderzy, oni wtedy nie będą mogli za bardzo skupić wszystkich sił tutaj, w tym miejscu, a na chwilę obecną to robią, dlatego zajęcie tamtych terenów jest dla nas niesamowicie utrudnione. Okej, co ja bym jeszcze chciał zrobić na pewno? A tak, wiem co. Dobra, co ja tutaj potrzebuję wycofać, żeby przeterenować? Te jednostki i te jednostki automatycznie się cofają. Wyjdziecie do Nowogrodu. Wy stąd także zmierzacie do Nowogrodu. Mam nadzieję, że mi się nie zbuntują. Wszystko tutaj w Nowogrodzie będzie przetrenowywane i rekrutowane na nowo. Stworzymy dużą armię, która po prostu pójdzie lądem. Już nie będę się bawił chyba w morskie ataki i tak dalej, bo lądem mogą iść inni przeciwnicy. Wolę się jednak mimo wszystko, wiecie, nie zaskoczyć tym, że nagle coś mi z lądu wyszło, akurat przy Nowogrodzie znowu i znowu stracę Nowogród. To byłoby niemiłe. Tutaj trwa rekrutacja i dużo przetrenowywanych jednostek. Jest bardzo dobrze, niech przetrenują, ponieważ dostaną najprawdopodobniej pancerz, a to się zawsze przydaje. W tym miejscu natomiast chętnie wycofam ich do Jelenioboża i przetrenuję. Tych w ogóle mogę tutaj przetrenować. W tym miejscu został ten pan. Aha, ci tutaj idą się zamienić z tą armią, a ta armia z kolei będzie już pełna. Innsbruck dobrym byłby celem. To jest kolejna twierdza, w której miałbym możliwości rekrutacyjne. Natomiast czy ja przypadkiem tej armii sobie nie wycofam w stronę tutaj tych ziem? Bo mógłbym zająć sobie tutaj ten fort, czy tam fortecę. I powiem wam szczerze, że to byłaby naprawdę dobre przedsięwzięcie, tak mi się wydaje. W każdym razie, 27 minut nagrania. O, tutaj mam już... A mam tu faktycznie już jakieś jednostki, czyli mój plan powoli zaczyna się tworzyć. Jeszcze generała zdałoby się zrekrutować. Koniec tury. O Jezu, ale jestem debilem. Znaczy, w samym koniec tura miałem przecież kilka bitew rozegrać, już nawet abstrahując od tego, że tą właśnie... wiecie co? Zróbmy tak. Wow. Właśnie. Wszystko ogarnąłem sobie, ale... Musimy tak, pokonać tą armię. Bez dwóch zdań. Znaczy, wiecie, ja bym mógł pokonać te dwie armie. Natomiast ja sobie po prostu... Tutaj nie ma nic ciekawego, przecież my to rozbijemy w sekundę. Zapisujemy grę, żeby nic nam nie uciekło. I lecimy. Widzicie, zagadałem się, coś tam pogadałem i tak dalej i nagle bum. Kliknąłem nie ten przycisk, co trzeba. Ok, rozpoczynamy rozstawianie, bo jest ładna pogoda. I tak. Te trzy jednostki gdzieś tu. Te cztery jednostki gdzieś tu. Może nakryjemy w ogóle generała przeciwnika. I te trzy jednostki tu. No posiadamy takie ilości kawalerii, że to jest po prostu... Coś niesamowitego. Piechoty też mamy naprawdę dużo i to mnie cieszy. Ta piechota nawet nie jest zła. I cała ta piechota, rzecz jasna, niech tworzy grupę. I startujemy bitwę. Przeciwnicy są tam. Wysyłamy żołnierzy tutaj. Rozstrzelają mu ten oddział na bank. Ta ekipa z kolei sobie przejdzie tu. Na razie tymi się nie widzę sensu ruszać. Ale ty sobie podeślemy już tutaj. Wykorzystamy moc naszej kawalerii dystansowej. Myślę, że to zaraz będzie bardzo mocno widoczne. Ale przeciwnicy od nas uciekają, śmieszne. Za to milicja widzę, że... A nie, generał jest. Dobra, generał staje się w tej chwili celem numer jeden. Oj, to go zabolało. Ładny ostrzał bardzo. Trochę ich wycofamy w tą stronę. Ale dalej strzelajcie do generała, jeżeli możecie. A jeżeli nie, to możecie nawet do tych na razie strzelić. Jeszcze raz. O, tam jakiś atak na nas. O kurczę, coś jednak do nas strzela. To te cwaniaczki, tak? Dobra, dajcie mi tutaj piechotę w takim razie już. No cóż, musicie się poświęcić, panowie. Dla dobra ogółu. Bo naprawdę dużo robicie dobrego. W każdej bitwie. Nie, ten ostrzał za każdym razem jest dla mnie naprawdę... Znaczy, wykorzystanie tych jednostek jest tak genialne. Podoba mi się to. Okej, w każdym razie. Przeciwnicy ewidentnie zgłupieli. O, stop. Widzę tutaj niezłe zapędy przeciwnika naszego. Ja bym chciał, żebyście się ustawili w odpowiedni szyk. Wykonali moje zlecenia dla was. Wow, same trupy zostały niesamowite. O. Ale ja chcę was jak najszybciej przerzucić przed linię. Okej, ustawcie się w ten sposób. Może was bardziej w tą stronę. O. Gonimy generała jego. No dobra, już nie nagonimy tego generała, za daleko nam odleciał. Możecie atakować milicję kuszników na przykład, która pewnie atakować będzie nas z kolei. A my się teraz odwracamy. I zajmujemy się tobą, chłopie. W ogóle w tej chwili ustawienie to jest totalnie niepotrzebne. Dobra, z dużym impetem zaatakowaliśmy go, świetnie. Dobra, a teraz wybiegiem. Bardzo was proszę. Ci strzelają sobie i strzelają. I rozstrzeliwują tych naszych przeciwników. Świetnie. No niezła ta szarża była, powiem szczerze, tego generała. Podziwiam. Naprawdę i szanuję. Szkoda tylko, że umarł, a tam jakiś przyboczny. Totalnie go zlewam po prostu. Dobra, a nasza piechota rzecz jasna niech zrobi resztę. To samo kawaleria. Biegiem tam. Ci sobie strzelają, ale wy sobie wycofajcie się już. Tak, wy zajmijcie się tymi. Możecie zająć się tymi. Możecie zająć się tymi. O, może tymi. Kto tu jeszcze został? Tymi. Wy zjeżdżacie w tą stronę. Wy zjeżdżacie w tą. Kogo my to atakujemy? Ja coś tam... Łucznicy czy coś takiego, to mnie w ogóle nie interesuje. Wy zajmujecie się tymi. O. Atak na tych. Atak na tych, zachodzenie od tyłu. A te oddziały dystansowe, no troszeczkę nic nie robicie w tej chwili, ale też nie chcę, żeby ktokolwiek inny cierpiał. No, piękna ucieczka, o to chodziło. Główny cel został osiągnięty. Ci uciekają. Ci zaraz będą uciekać. Cóż, czego chcieć więcej? Ktoś jeszcze nie ucieka? Tu się coś jeszcze bije, albo biło, ale już się nie bije. No, cała Francja. Myśleli, że ogarnęli kilka jednostek i są teraz cwaniakami, zaatakują nas. Zajęli jedno miasto, które zostało całkowicie niechronione i nagle wow, kurczę. Dobra, atak na tych. Troszeczkę przyspieszamy. Coś tutaj się jeszcze broni? Czy mi się wydaje? Tak, coś tam jeszcze przez chwilę walczyło. No nic, no w tej chwili tylko pozostało nam dobijanie przeciwników. W ogóle może się zajmiecie tymi i tymi potem. Wy nikogo nie dobijacie. A tak być nie może. Coś jeszcze tutaj ucieka nam na przykład? No nie, no 96% to wiecie, no z tej armii nic nie będzie, generał umarł. Atak powstrzymany. No ta twierdza jest tak niesamowicie ufortyfikowana przez nas. Ta armia tutaj jest nie do ruszenia jedną armią przeciwnika. Dlatego nasze główne zadanie polega na tym, żeby faktycznie działać w ten sposób. Czyli rozbijamy jedna armię kontra jedna armię. Nie, przeciwnicy nie mają nic do powiedzenia. Czyste, proste zwycięstwo. 127 to jest na przetrenowanie za jednym razem. Więc cóż. Win-win. Egzekucja. Nie lubimy Francuzów. Proszę wydać swoich ludzi. Wydaliś swoich ludzi bardziej z moich ziem. Tych sobie cofamy. I nagle pach. Biorę sobie do przetrenowania tych. Bo wezmę w ogóle tak. Teraz mam do przetrenowania tych i tych. No i teoretycznie jeszcze tych. No ale teoretycznie. Teoretycznie znaczy się. Tylko tam wiecie, że o, żeby był jeden więcej w oddziale. No, a to tam mniejsza o to. W ogóle mamy już chyba 30 minut. Tak, mamy już 30 minut nagrania. Tak więc zaraz sobie w kolejnym odcinku podejdziemy. Rozbijemy tą armię. Wymienimy się tymi jednostkami, że tutaj tworzy się znowu nam pełna armia. Resztę wyślemy do Jelenioborca, żeby przetrenować. No i będziemy, cóż, musieli na razie trzymać tych dziadów na uwięzi, dopóki nie przyjdzie ta jedna armia, którą specjalnie sobie wyślę na zajęcie tego miejsca, tego fortu. Pamiętajcie, że tutaj bardzo dużo właśnie przepływa jednostek przez te ziemię. Przechodzi bardziej, bo oni chyba w ogóle tędy zajęli, co? Zakładam, że jeszcze mają troszkę portów pewnie i też jednostki swoje przesyłają za pomocą statków. Natomiast tak naprawdę zobaczcie, zajęcie Sofii, później zajęcie tego miejsca. Tu już te tereny chyba nie ma, tu chyba nic więcej. A może jest, tylko ja nie widzę. Ale później tak, zajęcie tej fortecy, zajęcie tego miejsca i już jest otwarte to. Więc wbrew pozorom tak naprawdę drobne parcie naprzód i wypchniemy ich, a potem się zemścimy. No a Norwedzy, to już kompletnie troszeczkę inna historia, więc kompletnie troszeczkę, jaki bezsens. Dobra, dzięki serdecznie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Mówił do was Radek. Bye bye.